Pierwszy dzień Mistrzostw Polski. Dodajmy 86. Mistrzostwa Polski w kolarstwie. Dawno, dawno temu kolarze Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów wygrywali w pierwszych mistrzostwach. Inne czasy, inne rowery, inne prędkości. Wtedy nie jeżdżono w jeździe indywidualnej na czas, a ten pierwszy dzień to właśnie jazda indywidualna na czas. To zmaganie z własną słabością i z rywalami, często niewidocznymi na trasie. To trzeba być specjalistą albo specjalistką w jeździe indywidualnej na czas. Tak jak kiedyś Tadeusz Mytnik, fenomen w jeździe na czas, 8 tytułów mistrza Polski. Tak jak Jan Magiera. Rozpoczęło się to wszystko od ścigania naszych pań. Wspaniałe są te nasze polskie juniorki. Liczne grono startujących w jeździe indywidualnej na czas. Jako pierwsza startuje Magdalena Plich, zawodniczka kolejarza Jura Częstochowa, podopieczna Grzegorza Gronkiewicza, który zdobywał przecież tytuł mistrza Polski. I ta Magdalenka nie była faworytką, ale ona pędzi, przyjeżdża, notuje rewelacyjny czas, bo to było 24 minuty 31 sekund i przeciętna, znakomita, prawie 40 km na godzinę. No nie do uwierzenia, żeby dziewczyna, juniorka jechała w tak znakomitym tempie. I przyjeżdżają kolejne zawodniczki, a ona wciąż jest na pierwszej pozycji. No i co? Okazuje się, że ta, która nie była faworytką, zostaje mistrzynią kraju. To, że startowałam pierwsza i jednak chyba ten numer. Pan Grzegorz Gronkiewicz bardzo dobrze mnie przygotował do tych mistrzostw Polski. Zawsze brakowało mi troszkę do tego, żeby być na podium co roku przez te 2 lata. Jednak w tym roku się udało. Tak naprawdę to sam jestem zaskoczony, ale oczywiście bardzo pozytywnie, ponieważ Magda jest bardzo dobrą zawodniczką, ale na czas zajmowała tak 3., 5., 6., 7. miejsca. Czasami jej się zdarzały, jak gdzieś tam po kraksie była nawet 10., ale wierzyłem w nią. W zeszłym roku też jeździła słabiej na czas, a na Mistrzostwach Polski pojechała bardzo dobrze. Wygrała, no cieszę się niezmiernie, jestem strasznie, strasznie zadowolony. Trasa była trochę pod nas, bo niby tu gór nie ma, ale jednak ta jedna taka hopka, co można powiedzieć, jednak tu od startu cały czas tendencyjnie idzie pod górę, aż do 4., 5. kilometra. Później następuje zjazd, nawrót i znowu z powrotem idzie pod górę, także ta trasa nam sprzyjała. Ona jest bardzo dobra w górach, jeździ bardzo dobrze właśnie w takim terenie ciężkim i to chyba zadecydowało. Druga, Kasia Niewiadoma, niebywale zdolna, utalentowana zawodniczka, reprezentantka Krakusa od Zbyszka Klęka, trenera, którym mówią, to cudotwórca. To przecież on wychował Tomasza Marcińskiego, to on wychował Rafała Majkę, Karola Domagalskiego i ta Kasia jest druga. Była faworytką, mówiono, będzie pierwsze miejsce, ale jest drugie, jest srebrny medal i jest wiele, wiele radości. I od razu ciekawostka, bo przenosimy się na trasę wyścigu juniorów i tam startuje jej chłopak, Przemek Kasperkiewicz, zawodnik KTK Kalisz i długo utrzymuje się na pierwszym miejscu. Jest na prowadzeniu, już wszyscy gratulują Krzysztofowi Dąbrowskiemu, świetnemu kiedyś kolarzowi, dziś trenerowi. Mówią, będzie złoto. Nie, nie, trzeba poczekać do końca, do przyjazdu tych, którzy startowali jako ostatni, a zajęli 3 pierwsze miejsca w roku ubiegłym na Mistrzostwach Polski. I oto pędzi Szymon Rekita. Jak jedzie? Czas rewelacja. Jest lepszy o 25 sekund od Przemka Kasperkiewicza i ma złoty medal. No na pewno nie spodziewałem się, że dzisiaj zwyciężę. Trasa była bardzo trudna, jeszcze warunki właśnie było bardzo gorąco. No ale jednak udało się i dałem z siebie wszystko. Jestem bardzo zadowolony, że wywalczyłem to pierwsze miejsce. Wszyscy się cieszą, bo walka była fantastyczna, znakomita. A trzeci, ten, który miał być mistrzem kraju, Wojtek Sykała, bo on wygrał w roku ubiegłym.
a dziś jest trzeci. Znakomity zawodnik, bardzo wysoki poziom mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. Pierwszy piękny dzień, upał, gorąco, przeciętne prędkości bardzo wysokie, żeby ta nasza kochana polska młodzież miała odpowiednie warunki do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu. Będą to na pewno w przyszłości, ja w to wierzę, mistrzowie świata. Zobaczą Państwo. Kapitalna impreza sportowa, powiat jędrzejowski, oczywiście kolarstwo szosowe, jazda indywidualna na czas. Dzisiaj tutaj juniorzy, juniorki walczyli o tytuł mistrzowski, nie tylko tytuł mistrzowski, ponieważ proszę pamiętać, że walczyli również tutaj o możliwość wyjazdu na Mistrzostwa Świata i na Mistrzostwa Europy. Jeśli chodzi o tą walkę, trzeba przyznać, że do samego końca prawie 50 juniorów stoczyła kapitalny bój tutaj, bo te różnice czasowe nie były aż tak ogromne na linii mety. Cieszę się bardzo, bo dopisała nam nie tylko pogoda, ale wszystkie służby, które były zaangażowane w bezpieczeństwo i organizację tak wspaniałej imprezy, Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w naszym przepięknym powiecie jędrzejowskim, na naszej ziemi świętokrzyskiej. Cieszmy się z tym, co dzisiaj się tutaj pięknego wydarzyło. Jutro wielki wyścig, elita kobiet, orlików i mężczyzn. Cieszę się bardzo, że przyjechali wszyscy najlepsi. Śmietanka naszego kolarstwa polskiego, młodzieży i ci, którzy będą rzeczywiście zdobywać sukcesy na olimpiadzie.